Redakcja Arendotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. arn.eu. Have you heard about Medium? If not, you will. Gdyby ktoś powiedział mi 5 lat temu, że Bloober Team, studio odpowiedzialne za jedne z najgorszych gier w historii polskiej branży gier wideo, stało będzie za jedną z najbardziej imponujących zapowiedzi tytułów na nową generację konsol, to bym się tylko zaśmiał. Każdy, kto siedzi w branży więcej niż tydzień, kojarzy wybryki studia, które niejednokrotnie obiecywało gruszki na wierzbie. Bloober zawsze dążył do tego, by być pierwszym. Pierwsza polska gra na konsolę Wii, na Vita, na PS4, a jak nie pierwsza, to w najgorszym wypadku rewolucyjna. A gdy przychodziło co do czego, projekty znikały bez śladu, a te, które udało się doprowadzić do mety, zajmowały wstydliwe pozycje dna tabelek recenzenckich ocen. Ale tym razem jest inaczej. 2020 rok postawił świat na głowie i ludzie wierzą w Bloober Team. Co więcej, ostatnich kilka lat studia każe przypuszczać, że naprawdę będzie to dobra gra. Najnowsze produkcje firmy były nieironicznie dobre i transformacja, jaką przeszła ta grupa w ostatnich paru latach, jest dla mnie po prostu głęboko fascynująca i szczerze mówiąc, dziwna. Oto felieton o studiu odpowiedzialnym za najgłośniejszy tytuł, który nigdy nie powstał. Historia anonimowych telefonów do dziennikarzy i wielkiego wyjścia na prostą. Większość graczy o Blooberze, wtedy nazywającym się Nibris, usłyszała w okolicach 2006 roku, gdy konsola Wii Nintendo istniała pod kryptonimem Revolution i nie była jeszcze dostępna w sprzedaży, świat obiegła informacja, że Polacy pracują nad ambitnym survival horrorem. Sadness było jednym z pierwszych ogłoszeń na konsolę, o której nie było jeszcze wiadomo zbyt wiele, ale projekt, który prawdopodobnie nawet wówczas jeszcze nie istniał, pobudzał wyobraźnię. Nie było gry, ale był koncept tego, jak mogłaby ona wyglądać. W minutowym trailerze aktorka porusza się po katakumbach, a jej stojąca przed telewizorem kopia pokazuje udawanym pilotem, jak mógłby wyglądać horror wykorzystujący nowatorską technologię kontrolerów ruchowych urządzenia. Ludzie pokochali ten pomysł, jak i obietnicę stworzenia dojrzałej, unikatowej opowieści o schizofrenii. Sadness jednak nigdy nie powstało. Przez 4 lata o projekcie było niepokojąco cicho. Przez szczeliny przeciekały jedynie skrawki rzekomych artów tworzonych na potrzeby produkcji i nigdy nie otrzymaliśmy ani skrawka gameplayu, prócz tego rzekomego wycieku 30-sekundowego klipu, którego autentyczności nigdy nie potwierdzono. Ostatecznie w 2010 roku projekt został oficjalnie skasowany. Próbowałem poprosić Bloober Team o komentarz w tej i innych sprawach, ale niestety po kilku tygodniach oczekiwania na obiecaną odpowiedź, ta nigdy nie nadeszła mimo szeregu przypomnień. Udało mi się natomiast odszukać i namówić na krótki wywiad dawnego scenarzystę studia Nibris. Ja jestem Adam Antolski, moje drugie imię to Artur, gdzie się podpisywałem w ten sposób. I swego czasu byłem podpisywany jako scenarzysta do projektu Sadness, prowadzonego przez Nibris. Obecnie jestem YouTuberem, więc to jest taki mały, przy okazji, mały plug. Tak, mam tutaj koszulkę Nibris, zostało tylko RIS, ale jeszcze chyba widać ślady logo. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś tam do zespołu? To znaczy, to wszystko, przynajmniej z mojej perspektywy, oscylowało dookoła świata Nintendo. To był sklep internetowy prowadzony przez Piotra Babieno, który działał w czasie epoki GameCube'a i wczesnego Wii mniej więcej. I ten serwis, ten sklep z czasem też dobudował dookoła siebie serwis, w którym ja pisałem. Też ludzie, którzy dookoła tego wszystkiego siedzieli, organizowali na przykład zloty fanów Nintendo w Polsce, które były całkiem sporą imprezą jak na taki czas. No i ten serwis internetowy się zrobił prawie profesjonalny. Nawet znalazłem swoją starą, kurde, legitymację prasową. Widzisz tego cringe'owego mrówę? Adam Antolski, licealny. I pewnego dnia po prostu Piotr Babieno się odzywa do mnie znikąd.
Hej, jakby była gra na Wii, która by się nazywała Sadness, i gdzie byś, to jakie byś miał pomysły do tego? No i ja się zastanowiłem jakąś godzinkę nad tym. Miałem 16 lat, przypominam. I tak przedstawiłem mu taką luźny projekt tego, jakbym to widział, że to by było czarno-biały horror, że byłaby kobieta główną bohaterką, żeby było gdzieś w XIX wieku, gdzieś w Austro-Węgrzech, potwory słowiańskie. Jeszcze sobie takie wykombinowałem śmieszne rzeczy, że na przykład wybrałem sobie właśnie Austro-Węgry, gdzie było dużo mniejszości narodowych, że każda z mniejszości miałaby swoje potwory i swoje jak gdyby własne mitologie, z których by czerpały strachy, ponieważ grałem w tym czasie w Eternal Darkness, to jeszcze wymyśliłem sobie, zapożyczałem pomysły stamtąd, czyli że wiesz, postać by traciła zmysły. No i to tyle. No i to była taka luźna rozmowa. Fajnie. Jakiś następnego dnia na jakimś, nie jestem pewien, czy to był IGN, ale na jednym z zachodnich serwisów gierkowych jest zapowiedź gry Sadness, która ma dokładnie wszystko, co opisałem poprzedniego dnia Piotrkowi w takiej prywatnej rozmowie przez internet, przez GG. I w ten sposób stałem się scenarzystą gry. Nic nigdy z mojej perspektywy nie powstało jak gdyby namacalnego. Zawsze to były projekty, zawsze to były takie luźne marketingowe rzeczy. Jedno, co mi uwielbiali zlecać, to po prostu dawać wywiady. I dawałem, mając 16 lat i bardzo kiepski angielski, dawałem z 20-30 wywiadów dziennie do różnych zachodnich serwisów, później się śmiali z nas, jacy, że nie umieją po angielsku dwóch zdań złożyć. No i cały czas to jak gdyby funkcjonowało, póki ja tam przy tym siedziałem, funkcjonowało w fazie takiego luźnego projektowania, co by można było dodać, co nie. Nie wiedzieliśmy wtedy między innymi, jak będzie WeLoad właściwie działać, więc sobie wykombinowaliśmy. To chyba był mój pomysł. Lubię myśleć, że to był mój pomysł, nie jestem pewien co do tego, bo to było dawno temu. No, mechanikę podrzynania gardła, żeby się odwracało WeLoada i by podrzynało się komuś gardło, ale jak gdyby prawdziwy WeLoad nie byłby w stanie. Powstał jeden zwiastun filmowy, który, o ile pamiętam, Stanisław Mąderek wyreżyserował. Tam WeLoad to była po prostu atrapa, rekwizyt zrobiony na miejscu. Rozumiem, że w takim razie za twoich czasów Sadness istniało tylko na papierze. No, nie do końca. Jak gdyby pamiętam, że widziałem kilka modeli, właściwie jeden model 3D widziałem i to był taki wagon. To jest chyba ten wagonik, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest screenshot z gry, czy to jest mockup. Pamiętam, że było bardzo dużo takich, wiesz, konceptualnych screenshotów, jak to by wyglądało, natomiast jeśli chodzi o właściwe, przynajmniej wtedy, kiedy ja przy tym siedziałem. Całkiem możliwe, że później były jakieś prace. Czy uważasz, że to może być autentyczny klip? Logo jest oryginalne. Wiesz co, ciężko powiedzieć, jakoś jest tak słaba. To może być autentyczny klip. Bo pamiętam, że dużo było mówione i to było coś, czemu ja byłem przeciwny, prawdę mówiąc. Nie miałem może na tyle sam takiej odwagi, żeby się temu głośniej sprzeciwiać, ale w mojej wersji Sadness, kiedy ja proponowałem pierwszy raz, to była wyłącznie Maria, była wyłącznie główna bohaterka. Natomiast drugi Piotrek, Bielatowicz, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, zaproponował drugą postać, którą byłby ślepy syn Marii. I gra miała być praktycznie jednym wielkim eskortem przez całą grę. I to tak miało dosłownie wyglądać, prowadzenie go za rękę, pilnowanie go, żeby nie uciekł i tym podobne rzeczy. Więc to może być autentyczne. Nie jestem pewien na ile i na czym to właściwie idzie, czy to jest. Czyli jakby nie było, tam jakiś zespół deweloperski istniał, coś tam się działo potencjalnie. Tak, ale nie chcę tutaj zmyślać. Wiem, że mieli umowę z Frontline przez jakiś czas, który był jakby zewnętrznym zespołem, który miał się zajmować takim właściwym mięsem, właściwym kodowaniem gry. Podczas gdy my mieliśmy być po prostu siłą kreatywną, która wymyśla rzeczy, a oni się zajmują całą brudną robotą. Też były tutaj jakieś potworne dramy, których już ja nie brałem udziału na szczęście. To już było poza mną. I w pewnym momencie kontakt się urwał. Chyba dałem jeden wywiad za dużo. I jakiś gość z jakiejś stacji telewizyjnej niemieckiej odezwał się do mnie, czy mógłby ze mną przeprowadzić wywiad.
I ponieważ mówię, ja 20-30 wywiadów dziennie czasami odpowiadałem pisemnie czysto, to jasne, nie ma sprawy. I dałem wywiad. Jakoś pod wieczór tego samego dnia Piotrek do mnie dzwoni, że hej, dałeś wywiad do tej stacji? Ja mówię, no dałem. Jakby to jest to, co robię. I no nie powinieneś, był niefajnie. I ja mówię, no sorry, nie wiedziałem, nie ostrzegaliście mnie, że mam, co mogę, z czego nie mogę. To był też duży problem. To był chyba ostatni raz, jak z Piotrkiem gadałem, prawdę mówiąc, szczerze mówiąc. Od tego momentu zaczął mnie aktywnie unikać, nie odpowiadać na wiadomości, telefony, maile, cokolwiek, jak gdyby po prostu jak kamień w wodę. Nawet martwiłem się o niego, bo pamiętam, że mówił mi o swoich problemach zdrowotnych. Nie będę wnikać dokładnie, jakie to były, ale martwiłem, że coś się stało. No teraz już widzę, że nie, od dłuższego czasu widzę, że sobie radzi całkiem nieźle, co mnie cieszy. Aczkolwiek tak, taka była moja przygoda, taka była właściwie cała moja przygoda z Sadness. Są okolice 2007 roku i w międzyczasie początkujące studio pracuje też nad trzema innymi, mniejszymi grami. Raid Over the River i The Children of the Night nigdy nie trafiają do sprzedaży, ale ich czwarta gra, Double Bloob, znajduje wydawcę, dzięki czemu produkt trafia ostatecznie na niszową platformę DSiWare. Nie da się jednak tego inaczej nazwać. Jedyna produkcja Nibris była tragicznie słaba. I przypomina bardziej coś, co parę lat wcześniej można było kupić za piątaka na telefonie z Javą. Ba, nie jest to nawet oryginalny pomysł, a po prostu kopia japońskiej gry Pang. Double Bloob nazywała się zresztą na pewnym etapie prac Double Pang, ale nie udało mi się ustalić, czy firma miała w ogóle licencję na wykorzystanie tej marki. Jeśli nie, zmiana nazwy nie dziwi. Lata później w wywiadzie dla Polityki Piotr Babieno, współzałożyciel studia, kajał się: wydawało mi się, że mam pieniądze na kilka produktów. Po kilkunastu miesiącach okazało się, że nawet jednego nie jesteśmy w stanie skończyć. Zapłaciliśmy frycowe, by wejść w tę branżę. Dla wielu firm oznaczałoby to koniec, ale Nibris znajdowało się w zaskakująco komfortowej sytuacji. Nie można odmówić właścicielom studia, że co jak co, ale zareklamować to oni się potrafią. O Sadness mówił cały świat i najwyraźniej stara maksyma, że nieważne co mówią, ważne żeby mówili, sprawdzała się i w tym przypadku. Nibris miało inwestorów, którzy nie byli jeszcze gotowi na spisanie zespołu na straty. Pod ich naciskiem studio przechrzczone zostaje na Bloober Team, by odciąć się od tego, co było dawniej. Nazwa ta, rzucona pół żartem przez Piotra Babieno w odniesieniu do jedynej produkcji, przyjmuje się i zostaje z nim już na stałe. Bloober uczy się jednocześnie pokory, przynajmniej chwilowo. Przez następnych parę lat studio nie próbuje zrewolucjonizować rynku, a skacze od zlecenia do zlecenia, łapiąc projekty z dofinansowaniem, by na siebie zarobić. Tak powstaje m.in. Music Master Chopin, trylogia gier muzycznych w stylu Guitar Hero stworzona przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której gracze wykonują utwory maestro, korzystając z klawiatury lub kontrolerów Guitar Hero. Serio. No i w zasadzie co się dzieje? O Boże. Dużo się dzieje. To jest poziom trudności niski. To jest średni. Nie mogę nie zauważyć, że jednak Guitar Hero była dla was bardzo dużą inspiracją. Zdecydowanie. Postanowiliśmy nie poprawiać czegoś, co już jest dobre. Wyprodukowane miały zostać trzy pozycje. Wersja Classic z pakietem utworów klasycznych wykonywanych przez znamienitych pianistów. Rock zawierająca współczesne rockowe aranżacje, między innymi zespołu Proletariat czy Rona Fala z zespołu Guns N' Roses. Oraz trzecia popowa z kawałkami wykonawców, takich jak Edyta Górniak, Ewelina Flinta czy Ewa Farna. Naprawdę to nie jest fake. Ostatecznie na półki sklepowe trafiły chyba tylko te dwie pierwsze wersje. Dość powiedzieć, że recenzenci i gracze nie zachłysnęli się konceptem i gra nie zebrała dobrych not. Ale ponieważ była to gra dofinansowywana, projekt najwyraźniej na siebie zarobił. Podobnie jak i inna, mniejsza robótka. Prosta gra ekonomiczna Egypt Engineering an Empire, stworzona dla telewizyjnego kanału History na konsolę PlayStation. Nabierając wiatru w żagle, Bloober ogłasza kilka mniejszych, ale bardziej ambitnych projektów, takich jak Amen, znów pierwszą polską i jedną z pierwszych w ogóle gier na PlayStation Vita.
Taktyka ta opłaca się. Mimo iż nie jest to gra wysokiej klasy, sprzedaje się całkiem nieźle, bo zaraz po premierze konsoli w sklepie nie ma zbyt dużego wyboru i ludzie chętnie kupują tam nawet mniej znane pozycje. Wraz z kolejnymi produkcjami znów rosną ambicje producenta. Po drodze trafia on na giełdę New Connect, oczekując na dalsze inwestycje. Jest 24 maja 2012 roku. Czwartek, godziny wieczorne. Wychodzę właśnie z kolejnej sesji nauk przedmałżeńskich na 2 miesiące przed największym błędem w swoim życiu. Do dziś nie wybaczyłem sobie, że nie jadłem na swoim weselu więcej, bo żarełko było naprawdę przednie. Cóż, niektórych pomyłek nie da się naprawić. Włączam telefon i dostaję powiadomienie, że ktoś próbował się ze mną kilkukrotnie skontaktować i zostawił 2 wiadomości na poczcie głosowej. Pierwsza jest pusta, ale druga... Next message from unknown caller received today at 17:48 hours. Have you heard about Medium? If not, you will. To listen to your message again. Za pierwszym razem nie rozumiem, co się dzieje, więc puszczam drugi i trzeci raz i jakiś wyraźnie polski głos tłumaczy mi recytacją brzmiącą jak wołanie o okup po angielsku, że jeśli nie usłyszałem jeszcze o Medium, to wkrótce usłyszę. Wkrótce nadeszło dość szybko. Na domowy adres, do dziś nie wiem skąd firma go miała, dociera koperta z krakowskim stemplem. Wewnątrz ulotka w formie kolorowej zakładki do książki z napisem Medium i adresem www.mediumgame.com na kopercie. Pod podanym odnośnikiem nie znajdowało się absolutnie nic oprócz logotypu z ulotki. Sprawdzenie właściciela domeny wskazywało jednoznacznie, za tajemniczym Medium, czymkolwiek miałoby być, stoi krakowskie Bluber. Ale Medium zaginęło tak szybko, jak się pojawiło. Studio nie pisnęło na jego temat ani razu w 2012, 13, 14, 15 i cały świat o nim zapomniał. Natomiast Bluber kontynuował swoją ofensywę PR-ową na innych frontach. W czerwcu 2013 roku studio obwieszcza dumnie, że jest pierwszym polskim studiem, które pracuje przy współpracy z Sony nad grą na powstające właśnie PlayStation 4. Nie zdradzono nic więcej, ale wyobraźnię graczy miała rozbudzić dołączona do prasówki grafika koncepcyjna. Znów przebijać zaczęła się w ten sposób butna natura gwiazdy rocka Bluebera. Dużo szumu, dużo hałasu, znów mieli być pierwsi i och, ach, cóż to nie będzie za gra. I faktycznie nie była. Nie była dobra. Wydane wyłącznie cyfrowo w okienku premierowym PS4 Basement Crawl staje się jedną z najgorzej ocenianych gier na tę platformę, uzyskując jedynie 27 punktów na Metacriticu. Teasowane interesującym, niepokojącym trailerem dzieło okazało się niedopracowanym, nieprzemyślanym i ledwie grywalnym klonem Bombermana. To był punkt krytyczny w istnieniu studia, które na tym etapie było już praktycznie branżowym pośmiewiskiem. Wśród środowiska zaczęły krążyć legendy o tym, że firma istnieje jedynie jako pralnia pieniędzy, która ze zleceń wywiązuje się co najwyżej symbolicznie, by nie potracić kontraktów. Wewnątrz studia wcale nie było lepiej, morale było na absolutnym dnie, a jedynym pocieszeniem fakt, że wbrew wszystkiemu Basement Crawl na siebie zarobiło, bo na raczkującym PlayStation 4 nie było jeszcze w co grać, więc stara dobra taktyka celowania w premierę sprzętu znów się opłaciła. Tym razem jednak Bluber nie uciekło od odpowiedzialności i obiecało, że naprawi swoją małą poczwarę. Basement Crawl zostało przebudowane i wydane ponownie około rok później, faktycznie w dużo lepszym stanie pod nazwą Brawl i przyznane za darmo wszystkim posiadaczom starej wersji. Moment ten stanowił punkt zwrotny. W 2015 roku mają miejsce 2 wydarzenia, które zmieniają bieg historii studia pędzącego z zawrotną prędkością prosto w betonową ścianę. Konami kasuje obiecujący projekt Silent Hills, owoc współpracy Hideo Kojimy i Guillermo del Toro, który miał zrewolucjonizować gatunek komputerowego horroru. Zaledwie miesiąc później, w maju, bankrutuje krakowskie studio Reality Pump. Bluber przyjmuje większość pracowników pod swoje skrzydła. Nie da się ukryć, że olbrzymi zastrzyk talentu i wiele weteranów branży ratuje firmę od upadku. Aby pomóc nowemu zespołowi się dotrzeć, Mateusz Lenart proponuje nieduży projekt, grę, która wypełniłaby niszę po Silent Hills. Tak mniej więcej narodziło się wydane w 2016 Layers of Fear, chodzony horror o niecodziennej tematyce malarskiej.
Ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę i Blueber ma po raz pierwszy w swojej historii grę po prostu dobrą, bez konieczności doklejania do tego terminu żadnego dodatkowego ale. Layers of Fear było trochę jak film klasy B w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tytuł, który dzięki wsparciu weteranów wiedział, jak umiejętnie operować środkami, by ograniczenia budżetowe nie stawały się barierą, a środkiem wyrazu. Efektem była gra, która jest powszechnie uwielbiana i wielokrotnie nagradzana. Wydany rok później Observer z Arkadiuszem Jakubikiem i świętej pamięci Rutgerem Hauerem utwierdził graczy w przekonaniu, że studio odrzuciło swoje korzenie i zmienia się stopniowo w kolejną rodzimą firmę, którą warto obserwować. Observer to kolejna chodzona przygodówka, tym razem umiejscowiona w cyberdystopijnej wersji futurystycznego Krakowa. Dziś Blueber Team jest studiem, które wyrobiło sobie zainteresowanie wśród graczy, coraz częściej wymienianym jednym duszkiem obok CD Projektu, Techlandu czy 11-bit. Mimo to, przed firmą jeszcze daleka droga, by uzyskać bezwarunkowy kredyt zaufania. Echa dawnych lat wciąż odbijają się w ocenach nawet nowszych produkcji. W wątpliwość poddawana jest chociażby odtwórczość kolejnych projektów firmy, choć odbiór współczesnych gier Bluebera różni się też w zależności od tego, kogo o to zapytamy. Na każdego Yahtzee z popularnego show Zero Punctuation, nazywającego bardzo nierównie przyjęte Blair Witch czwartą najgorszą grą 2019 roku, przypada IGN, oceniające tę samą pozycję na bardzo wysokie 8,8 z 10. Ale niezwykle pozytywna reakcja na jeszcze świeży zwiastun Medium na pokazie gier na Xbox Series X udowadnia, że gracze są dziś gotowi zaufać współczesnemu Blueber Team, nawet jeśli to znów nałogowo wpada w schematy pompowania balonika przedwczesnego ogłaszania swoich gier na nowe generacje. No i cóż, zabawnym zrządzeniem losu. Have I heard about Medium? Tak się składa, że nareszcie I heard i cieszę się, że 8 lat później mogę nareszcie tę historię zamknąć.